Balk znaleźli się w niewoli, ale Izrael nie żąda zwolnienia członków siatki. Czterech izraelskich jeńców wojennych wraca do domu. Minął dzień, minął tydzień, miesiąc, a my zostaliśmy. Wtedy w 1956 roku poczułam się naprawdę opuszczona. Mogli mnie uwolnić, a nie zrobili tego. Kolejne lata były dla mnie najcięższe. Jedynym wyjaśnieniem jest to, że izraelski establishment, czyli Dayan i jego ludzie, nie chcieli, aby te osoby przyjechały do Izraela, bo wówczas cała ta sprawa zaczęłaby się na nowo. Armia izraelska porzuciła ich rannych na polu walki, na rozkaz i za wiedzą szefa sztabu generalnego Dayana. W roku 1967, po wojnie sześciodniowej, członków siatki zwolniono z więzienia egipskiego w ramach wymiany jeńców. To, kto wydał rozkaz, nie było najważniejsze. Wciąż powracało pytanie, kto wydał siatkę, kto zdradził. Nie mamy wątpliwości, że wydał nas ktoś trzeci. Avri Elat urodził się w Wiedniu jako Abraham Adolf Seidenberg. Gdy miał 14 lat, po Anschlussie Austrii rodzice wysłali go do Palestyny. Dorastał w wiosce młodzieżowej Ben Shemen. Dla Avriego zawsze kraj był ważniejszy niż on sam. Elat wstępuje do 6. pułku Palmach. W czasie oblężenia Jerozolimy zostaje przyłapany na sprzedaży żywności i nafty z magazynów jednostki na czarnym rynku i kradzieży pieniędzy kolegom z oddziału. Był kłamcą. Nie można było polegać na jego uczciwości. Żądny poklasku krętacz chwalił się tysiącem rzeczy, które zrobił i których nie zrobił. Został dowódcą brygady Golani, po czym przyłapano go na kradzieży lodówki. Sąd wojskowy usuwa Elada z wojska i degraduje do stopnia szeregowca. Czy kara była zbyt surowa? Tak, bo jego zwierzchnicy brali więcej i nic im nie zrobili. Przeszedł wtedy bardzo ciężki okres. Był bez pracy, a miał żonę i małe dziecko. Zaczęły się problemy w domu. Elad się rozwodzi, przechodzi ciężki kryzys. W końcu Motke Ben-Zur, znający go jeszcze z Palmachu, proponuje mu pracę agenta w kraju wroga. Syn rabina niekoniecznie przynosi informacje. Chcę przez to powiedzieć, że czasem potrzebni są ludzie, którzy potrafią się wkręcić, skłamać, robić rzeczy, które nie każdy chciałby zrobić. Niektórzy przestrzegali, by go nie zatrudniać, ale Givli o nic nie pytał. Dlaczego wzięliśmy takiego brudnego typa? Po pierwsze, nigdzie nie jest powiedziane, że sprawiedliwi stoją w kolejce do tej profesji. Poza tym miał wszelkie kwalifikacje i rwał się do roboty. W grudniu 1953 roku Elat wjeżdża do Egiptu jako Paul Frank, były oficer nazistowski, przedstawiciel handlowy spółki produkującej cewki elektroniczne. Jego legenda operacyjna była doskonała. Oprócz kontaktów handlowych czy paszportów, miał nawet w kieszeniach spodni różne bilety z kina i tym podobne. Gdyby ktoś go sprawdzał, uznałby, że jest zdeklarowanym nazistą. Należał do najbłyskotliwszych agentów, jacy przeszli przez naszą szkołę. Miał prezencję, wielką pewność siebie, zdolność improwizowania. Idealnie się wcielał w swoje operacyjne alter ego. Friedman, aktor, który prowadził warsztaty gry aktorskiej, mówił mi, że w życiu nie spotkał takiego talentu jak Seidenberg. Paul Frank przywozi z sobą z Niemiec kabriolet Plymouth. Wyróżnia się, szybko staje się znany w środowisku niemieckim w Egipcie.
zaprzyjaźnia się z elitą wojskową i kierownictwem systemu obronności. Po zatrzymaniu siatki Elat opuszcza Egipt na rozkaz Giwliego. Wywiad wojskowy jest przekonany, że nie został zdekonspirowany. Nakazuje mu dalej używać nazwiska Paul Frank. Elat jedzie do Niemiec, gdzie odnawia kontakty z przyjacielem z Kairu, Bobem Janssenem. Janssen był Niemcem, który pracował w tajnych zakładach zbrojeniowych w Egipcie. Miałem go zwerbować i wysłać z powrotem do tych zakładów. Pewnego wieczoru poszliśmy się napić. Zaszliśmy do piwiarni w Düsseldorfie, a potem poszliśmy w spokojne miejsce nad Renem na likier, co to szkodzi. On był już dosyć pijany. Przy drugim czy trzecim kieliszku on mówi: wiem, po co do mnie przyszedłeś. Zdumiałem się, pomyślałem, że popełniłem jakiś błąd, ale pytam: po co przyszedłem? On mówi: przysłano cię. Ja na to: naprawdę? Byłem mocno zaniepokojony. Kto mnie przysłał? Pytam. On mówi: egipski atasze wojskowy Osman Nuri. Wszystkie zmysły mi się wyostrzyły, jakbym nic nie pił. On mówi dalej: byłem u Osmana Nuri z przykładowymi zdjęciami baz wojskowych w Izraelu i powiedziałem, że mam przyjaciela, który ma dużo takich zdjęć i chce je sprzedać. Nuri spytał, kto to jest. A ja powiedziałem, że Paul Frank. Czułem się, jakbym dostał obuchem w łeb, bo wiedziałem, kim jest Paul Frank. Po tej informacji wywiad wojskowy wzywa Elada na przesłuchanie do Izraela. Miałem aresztować Avriego i wstępnie go przesłuchać. Instruował mnie Zvi Aharoni, który siedział w sąsiednim pokoju ze słuchawkami. Powiedział: zadaj mu tylko jedno pytanie, a ja na tej podstawie zdecyduję. Kazał spytać, czy Elad kiedykolwiek zdradził państwo Izrael. Avri wszedł. Powitanie było bardzo przyjacielskie. Potem go uprzedziłem, że muszę go służbowo przesłuchać. Spytałem, czy kiedykolwiek zdradził państwo Izrael. On pobladł i powiedział: niech sobie przypomnę, daj mi chwilę do namysłu. Elad został zatrzymany na czas śledztwa, ale był szczególnie traktowany. Przebywał w eleganckim hotelu przy ulicy Hayarkon, pilnowany przez oficera bezpieczeństwa. Mało kto zrobił tyle dla Izraela. To bohater. Widocznie popełnił błąd. Trzeba go skarcić, ale najpierw to sprawdźcie. Wiktor Cohen, wówczas początkujący śledczy ze służby bezpieczeństwa, jako pierwszy dostrzegł niespójność wersji Avriego. Przesłuchanie zaczęło się bardzo przyjacielsko. Chcieliśmy wiedzieć, dlaczego zamierzał się zwrócić do Osmana Nuri. Zwrot nastąpił w nocy 25 grudnia. Do dziś to pamiętam. Zaczął opowiadać cuda o siatce w Egipcie. Czego on tam nie zrobił, jak się wydostał. Z początku byłem zdumiony. Wszystkich aresztowano, a on po dwóch tygodniach zdołał uciec? Zastanawiałem się, dlaczego nie uciekł od razu. Mówił, że chciał dobrze sprzedać swojego plemufa i sprawdzić, czy nie da się ich wyciągnąć z więzienia i wywieźć przez Libię. Spytałem: mówisz poważnie? Jak miałbyś to zrobić? Mam kontakty. Spytałem: jak to zrobiłeś? Wszystkich aresztowano, znali ciebie i twój samochód. On na to: tak, nawet widziałem, jak ich wieźli do sądu. Machałem do nich, żeby się trzymali. Spytałem: nie bałeś się, że ktoś powie?
Wyszedłem od niego koło północy i pomyślałem, albo jest niesamowitym bohaterem, albo szpiegiem. Zgubiło go to, że za dużo mówił, inaczej bym go nie podejrzewał. Elad miał kłopoty. Służba bezpieczeństwa natrafia w jego mieszkaniu na pudło z dokumentami zawierającymi tajne informacje o jednostce 131. W lipcu 59 roku rozpoczyna się proces Elada. Toczy się za zamkniętymi drzwiami. Nie mamy wątpliwości, że siatkę wydał ktoś trzeci. Mówię to z bólem i całą odpowiedzialnością. Ta osoba ponosi winę za śmierć naszych drogich przyjaciół. Doktor Moshe Marzuka i Shmuela Azar. Serce mi mówi, że tego nie zrobił. To nie leży w jego naturze.